Owszem, na samym początku trzeba umieć się robić wszystko po trochu, żeby to rozpocząć, żeby to za zacząć. Natomiast w pewnym momencie warto jest właśnie delegować pewne zadania. Nawet klienci, którym wyświetlają się te reklamy, no to jeśli zobaczą piąty czy dziesiąty raz ten sam filmik, czy tę samą dziewczynę, która prezentuje jakiś, jakiś produkt, no to oni już nie będą tak bardzo zainteresowani tym produktem, jakby to było coś całkowicie nowego. Cześć, witaj, ja się nazywam Dawid Jakubowski, a to jest kanał E-Commerce, czyli My Way of E-Commerce. Na tym kanale jeden z najczęściej oglądanych filmów to 8 Błędów początkujących w e-commerce, i dzisiaj chciałbym troszeczkę podobny materiał zrobić. Natomiast będzie to 7 błędów, ale moich, które ja popełniłem na samym początku mojej drogi, właśnie w dropshippingu. Mam nadzieję, że Ty będziesz w stanie uniknąć tych błędów właśnie oglądając ten materiał, gdy dowiesz się o tym, jakie te błędy czy porażki ja miałem właśnie na samym początku tej drogi. Bardzo też mi się podoba definicja eksperta, czyli osoby, która popełniła wszystkie możliwe błędy w danej dziedzinie. Także no, tych błędów troszeczkę popełniłem, także właśnie chciałbym Ci dzisiaj to przedstawić. Ostatnio na kanale było sporo o mojej historii, sporo jakichś sukcesów. O jakichś wynikach finansowych, natomiast dzisiaj właśnie troszeczkę w innym kierunku pokażę Ci, że ja również popełniałem błędy na samym początku, ale najważniejsze jest to, żeby właśnie z tych błędów wyciągać wnioski i żeby iść dalej, żeby nie poddawać się, cisnąć do przodu, i wtedy faktycznie mogą te wyniki pojawiać się naprawdę rewelacyjne. Także już nie przedłużajmy i zacznijmy na mojego laptopa. Błąd numer jeden. Sprzedawałem na zbyt wielu rynkach e, naraz. O co to tu dokładnie tutaj chodzi? Na początku myślę, że osoby, które zajmują się dropshippingiem albo słyszały już o dropshippingu o wiele wcześniej, było coś takiego jak e-pakiet, czyli szybka wysyłka z Chin i tych krajów, które miały właśnie tego deala do W ramach tego e-pakietu było naprawdę sporo. To Była tam między innymi też Polska, było sporo krajów o Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone czy Kanada, Australia. To tak naprawdę czołowe kraje, takie najbardziej rozwinięte na świecie, wchodziły w skład tego właśnie e-pakietu. Tam było myślę ponad 20 krajów. No i na samym początku, kiedy ja zaczynałem, całkiem sporo właśnie też coachów czy ekspertów odnośnie dropshippingu w ten sposób działało, że targetowało te reklamy na wszystkie te kraje i sprawdzało właśnie po prostu, w którym kraju się sprzedaje. No i tutaj jedna z ważniejszych rzeczy właśnie, jaka jest przy tym moim błędzie, to jest trudniejsza optymalizacja reklam, tak, no bo jeśli mamy nagle 20 czy 30 krajów, do których targetujemy nasze reklamy, a mamy ograniczony budżet, bo na przykład mamy tylko 5 dolarów na danym adsecie, co ja zawsze sugeruję na początku, żeby właśnie zaczynać z takim budżetem, no to... Jeśli mamy 5 dolarów, to w jaki sposób ten Facebook ma te 5 dolarów rozdzielić na 20 krajów? No, według mnie nie ma tu żadnego sensu, i teraz z perspektywy czasu no, widzę, że to był spory błąd. Powinno się właśnie skupić na jakimś jednym rynku, na przykład jak Stany Zjednoczone czy Kanada. Australia też jest bardzo, bardzo fajnym rynkiem. Wielka Brytania, również Europa, wiele razy też mówiłem na tym kanale, że mamy tutaj całą tą Unię Europejską, gdzie te wysyłki też można bardzo fajnie załatwić, na przykład z Polski, z Czech, tutaj ze środkowej Europy i wysyłać tak naprawdę na, na całą. Europę, mieć sklep w euro i w ten sposób działać, to można powiedzieć, że to jest taki jeden właśnie rynek, no bo jednak Włochy, Francja czy Niemcy, no to tutaj mamy euro i to są w miarę podobne rynki, więc można spokojnie na taką całą Unię Europejską targetować nasze reklamy, dlatego właśnie tutaj, tak jak wspomniałem, trudniejsza optymalizacja reklam, no bo ciężko właśnie gdzieś tam robić reklamę na 20 krajów na raz, musielibyśmy to wtedy faktycznie wszystko rozdzielać, mielibyśmy mnóstwo kampanii, ogromne budżety, no nie było to zdecydowanie optymalne, według mnie lepiej jest na początku właśnie zacząć na jakimś jednym Dużym rynku, a potem, jeśli mamy już budżet, mamy zasoby, jak i finansowe, właśnie, jak i ludzkie, mamy ludzi do pomocy, którzy nam, czy agencję reklamową, czy sami, robimy te reklamy, ale mamy na przykład kogoś zatrudnionego, no to wtedy możemy właśnie o wiele łatwiej docierać do innych krajów i robić tę dywersyfikację ruchu na różne, czy nawet kontynenty, czy kraje. No, i tutaj kolejna sprawa to jest obsługa prawno-podatkowa, na co na, na początku gdzieś tam zbytnio nie zwracałem uwagi, ale potem wyszło parę sytuacji, gdzie faktycznie okazało się, że te, te sprawy są no kluczowe, też w, w sklepie internetowym. Zresztą jest cały osobny moduł w moim kursie i ko ku mojej akademii odnośnie spraw prawno-podatkowych. Także jeśli tam chcecie coś dowiedzieć się więcej na temat tego kursu, to pierwszy link w opisie pod tym filmem to jest właśnie informacja od, na temat tego kursu. Będzie tam też link do zapisania się na listę oczekujących. Także no, tutaj no, sprzedając na przykład. Na Stany na no to tak jak wiecie już z tego kanału, należy płacić podatki stanowe, a na przykład sprzedając do Unii Europejskiej, no to musimy płacić i VAT. Jeśli będziemy sprzedawali do Australii czy do na przykład innych kraj krajów, znowu po drugiej stronie naszego pięknego globu, no to, to tam też występują jakieś inne wymagania prawno właśnie podatkowe, więc ciężko też jest ogarnąć to wszystko. I szczególnie będąc początkującym osobą, gdzie nie do końca zawsze wiemy, jak to wszystko działa, żeby sprzedawać na tak wielu rynkach naraz. Więc warto, czy na przykład na Polskę, jeśli ktoś chce na zagranicę, to z, e, cała Unia Europejska, czy nastawić się właśnie na Stany Zjednoczone i według mnie to będzie o wiele bardziej optymalne rozwiązanie niż właśnie nastawienie się na tyle krajów naraz. Błąd numer dwa. Skupiałem się na sprawach mniej istotnych. Tutaj jest e, dosyć częsty błąd, akurat ja też wpadłem w te sidła tego, takiego działania, ponieważ na przykład tutaj wymieniłem grafiki na stronie głównej, to była chyba jedna z rzeczy, które po prostu na samym początku więcej czasu mi e, zajmowały, ponieważ e, były, był to czwarty kwartał, kiedy ja zaczynałem i co chwilę były jakieś inne wydarzenia. Czy to Black Friday, czy to Halloween, czy to Mikołaj. Ja na każde z tych wydarzeń tworzyłem grafiki na stronę, żeby były właśnie tematyczne, żeby, żeby były jakieś motywy kolorystyczne i tak dalej. Jeden, ja, ile ja czasu na tym spędziłem, no to już tylko ja mogę tutaj powspominać. A tak naprawdę, no to nie było w żaden sposób istotne w ogóle na stronę główną naszego sklepu. Jeśli mamy sklep niszowy, czy jeśli mamy sklep One Product Store, to tak naprawdę na stronę główną mało kto wchodzi. Te osoby lądują na stronie produktu, tam są główne informacje, które są potrzebne dla kupującego do zakupu, więc no tutaj nie ma jakby najmniejszego sensu jakieś robić, nie wiadomo jaki grafik, szukać zdjęć na stronę główną. Ja robiłem też takie, były, katalogi i do każdego katalogu chciałem inne zdjęcie. No to przecież do, tam, bo miałem powiedzmy, nie wiem, 5 czy 6 katalogów, no to do każdego z tych katalogów musiałem znaleźć idealne zdjęcie, to też mi zajmowało, no, grube godziny, więc na pewno to był spory błąd. Tutaj też właśnie wymieniłem konto na Instagramie, na Facebooku, tak samo, no, organiczny ruch. Na samym początku, no, to jest jeden z gorszych pomysłów, jeśli chodzi o pozyskiwanie klientów, no, wstawiając codziennie zdjęcie na na Instagramie, nawet jeśli spędzimy na tym 5 godzin, no to to zdjęcie nie dotrze do większej ilości ludzi. Teraz jest troszeczkę inaczej, bo mamy te Reels, mamy tego TikToka, więc z takimi tematami faktycznie można podziałać i można w miarę tanio dotrzeć do sporej liczby osób. Natomiast w momencie, kiedy ja zaczynałem, na Instagramie trzeba było naprawdę sporo czasu spędzić, żeby to się wybić, żeby te konta były odwiedzane przez klientów no i ja naprawdę sporo czasu spędzałem na tym żeby ten, żeby ten Instagram wyglądał ładnie, żeby te zdjęcia były fajne hashtagi, nie hashtagi czytałem na internecie jak pozycjonować właśnie się na Instagramie jakie triki robić, żeby było więcej komentarzy, żeby było więcej polubień, jakieś takie grupy w ogóle, należałem do grupy takiej że można było tam stawić swoje zdjęcie i polubiać się zdjęcia innych osób i te zdjęcia polubiały zdjęcie twoje, no jakiś po prostu matrix z perspektywy czasu, no ale na samym początku nie wiedząc tak naprawdę co działa, a co nie próbowałem wszystkiego i to był właśnie jedna z takich rzeczy, które tutaj wymieniłem. No i jeszcze zakładka About Us. Tutaj też spędziłem godziny grube, żeby po prostu piękną historię napisać o tym, jaka to jest marka rodzinna, o tym, jak to wszystko działa, jaki to jest produkt, jak zmieni twoje życie i tak dalej, i tak dalej. Zakładka About Us jest w ogóle rzadziej odwiedzana niż polityka prywatności, także no tutaj tak samo nie ma sensu w ogóle nad tym się jakoś nie wiadomo skupiać, bo, bo tam nikt nie wchodzi. Jeśli jesteśmy oczywiście marką typu Gymshark czy typu Simply Carbon Fiber, tak jak się ci pokazuje w zeszłym tygodniu, no co, oczywiście można mieć taką zakładkę, warto tam coś dodać, czy nawet pokazać zdjęcia founderów, osób, które zajmują się tym marką, ale jeśli mamy dopiero raczkujący sklep, no to taka zakładka po pierwsze jest zbędna, a po drugie nikt tam nie będzie zaglądał. Błąd numer 3. Nie szukałem alternatywnych dostawców i lepszych opcji. To też dosyć częsty błąd u osób początkujących. Ja, gdy znalazłem już dostawcę, który na, sam, na początku był w porządku, produkty były fajnej jakości i mi się to e, podobało, to wszystko jak to działo, no to że tak powiem, można powiedzieć przyzwyczaiłem się do tego dostawcy, że, że jest ten jeden dostawca, on mi robi te zamówienia i super. Natomiast tutaj kluczowa rzecz, jest tych dostawców naprawdę mnóstwo i tych produktów, które my aktualnie sprzedajemy, możemy kupować od wielu sprzedawców, od wielu producentów i nie zawsze to, że my kogoś znaleźliśmy i z kimś na tą chwilę współpracujemy, to jest najlepsza opcja, jaka istnieje. I tutaj też warto właśnie podkreślić, że gdy coś nie gra, to trzeba szukać innych dostawców. To jest takie właśnie przyzwyczajenie, że jak już z kogoś znajdziemy, ktoś już jest tak samo jak z pracownikami. Jak już ma, znajdziemy pracownika, który już jest, już coś tam wie, ogarnia i tak dalej, a potem nagle przestanie dobrze pracować, no to nie mamy czegoś takiego, ok, dobra, to zwalniam go od razu, tylko idę szukać dalej, tylko próbujemy gdzieś tam to właśnie rozwiązać. I to jest fajne podejście, wiadomo, tylko że z dostawcą czy z, czy z AliExpress, czy z jakiejś innej strony, no, może być inaczej. Po prostu na początku mogą dużo uwagi skupiać się właśnie na naszym sklepie, żeby to wszystko rozwinąć, a potem na przykład coś pójdzie nie tak, lub jakieś produkty nie będą takiej jakości, jakiej byśmy chcieli, no i wtedy trzeba szukać innych dostawców, trzeba szukać jakichś alternatyw, trzeba mieć plan B. Co w przypadku, kiedy na przykład coś się stanie, na przykład jakaś tam fabryka, która produkują te produkty, będzie jakiś, nie wiem, nie daj Boże, pożar, czy jakieś maszyny się popsują, czy cokolwiek innego, no to wtedy my zostajemy tak naprawdę bez sprzedawcy bez, bez sprzedaży, no i nie mamy jak dalej rozwijać naszego sklepu, co jest no tak naprawdę trudną sprawą do przeskoczenia. Dlatego trzeba mieć tych alternatywnych sprzedawców, i nawet jeśli nasz sprzedawca, który go aktualnie mamy, jest w porządku, jest OK, dobrze, dobrze nam się współpracuje, to warto gdzieś tam sobie pochodzić po tych stronach, popytać, jakie są aktualnie ceny na rynku, jakie są wysyłki, czy może ktoś oferuje lepszą wysyłkę, żeby zawsze mieć jakiś taki bufor bezpieczeństwa i być w stanie sobie załatwić alternatywne produkty. Punkt numer 4. Nie zlecałem czasochłonnych zadań. Szczerze mówiąc, to ten błąd to nawet do teraz chyba popełniam. Bo jeśli chodzi o to zlecanie, no to ja jestem naprawdę słaby w tych tematach. Już naprawdę i ja zacząłem zlecać montowanie tych filmów, z czego jestem bardzo zadowolony, bo chłopaki robią zarąbistą robotę. Natomiast tutaj strach przed oddelegowaniem pewnych czynności w obce ręce. Jeśli mamy jakiś swój projekt, czy sklep internetowy, czy kanał na YouTube, czy cokolwiek innego, to jest trochę takie wrażenie, że my to zrobimy lepiej. My, to jest nasze dziecko, to jest nasz sklep, to jest nasz projekt, i my wiemy, jak to robić najlepiej. No, oczywiście to nie jest prawda, ponieważ no, te osoby, którym to delegujemy, czy to będzie customer service na sklepie, czy to będzie montaż filmów, czy to będzie reklamę na, na Facebooku, na Google, bardzo często te osoby się zajmują tym na co dzień. To są profesjonaliści, którzy wiedzą, co robią, więc jest małe prawdopodobieństwo, że ta osoba, która robi wszystko to po trochu, będzie potrafiła lepiej zrobić na przykład reklamę na Google AdWords albo na Facebooku, niż osoba, która robi te reklamy na Facebooku od lat. Owszem, na samym początku trzeba umieć robić. Wszystko po trochu, żeby to rozpocząć, żeby to za zacząć, natomiast w pewnym momencie warto jest właśnie delegować pewne zadania, szczególnie te czasochłonne, bo jeszcze o tyle, na przykład marketing na stronie internetowej, czy na przykład tworzenie produktów, no to są kluczowe sprawy na sklepie, więc możemy to sobie zostawić we własne ręce, jeśli na przykład robimy takie rzeczy robić, ale czasochłonne zadania to mam na myśli, na przykład składanie zamówień, czy odpisywanie na maile, czy po prostu inne taski, które zajmują dużo czasu, a realnie nie wpływają na, na rozwój tego sklepu. No i tutaj właśnie ostatni punkt, który wymieniłem, brak czasu na rozwój wy sklepu to jest właśnie to, co wspomniałem przed chwileczką. W momencie, kiedy my zajmujemy się sprawami, które są nieistotne, no to utrzymujemy to, co jest teraz, a nie rozwijamy się dalej, nie, nie, nie rozwijamy tego sklepu. No i w dłuższej perspektywie w końcu zaczniemy mieć gorszą sprzedaż, gorsze opinie i to tak naprawdę wszystko zacznie iść w złym kierunku. Błąd numer 5. To był błąd, powiem szczerze, że tak jeden z większych, który mógł się zakończyć o wiele gorzej racji tej mojej niewiedzy. Dlatego, tak bardzo podkreślam sprawy odnośnie praw autorskich czy jakichś spraw znaków towarowych i tak dalej, ponieważ nie sprawdziłem praw autorskich produktu, który sprzedawałem, no i były z tym pewne problemy. Już ci mówię, jakie to były problemy. Sprzedawałem obrazy i co się okazało? Te obrazy były objęte prawem autorskim. I teraz troszeczkę na, na, na własne usprawiedliwienie powiem, że to nie były obrazy, które powiedzmy były popularne, które były dużego artysty, czy jakieś powiedzmy z Disneya, z, z Marvela, czy coś w tym stylu. Była kolekcja obrazów dla dzieci, gdzie były jakieś słoniki, gdzie były jakieś żrafy, tego typu produkty, albo były na przykład jakieś krajobrazy lub jakieś takie można powiedzieć trochę komiksowe te obrazki, więc nawet przez myśl mi nie przeszło, że takie obrazy mogą mieć prawa autorskie, ponieważ ponieważ też bardzo dużo innych sklepów miało podobne obrazy na swoich sklepach internetowych, więc stwierdziłem, że nie ma z tym problemu, że można to sprzedawać. No i potem okazało się, że otrzymałem DMCA Takedown Notice, czyli to jest takie powiadomienie, że pewne produkty zostały ściągnięte ze sklepu. To się, można takie coś zrobić na przykład na Shopify, czyli w momencie, kiedy my mamy prawa autorskie do jakiegoś produktu i ktoś inny e, używa tego produktu, to możemy napisać do Shopify, że taka jest sytuacja i wtedy Shopify ściąga te produkty z naszego sklepu. I tak właśnie było w tym przypadku, ja pewnego dnia po prostu obudziłem się, zajrzałem na, na skrzynkę mailową i miałem właśnie te DMCA Takedown Notice, że Parę produktów z mojego sklepu zostało po prostu ściągnięte. Co się potem okazało, właśnie te produkty były objęte prawami autorskimi. Tam były informacje na temat tego, kto jest autorem tych obrazów i kto odpowiada za te prawa autorskie. Oczywiście skontaktowałem się do tej osoby, tutaj napisałem to gadanie się z autorami. Udało się wynegocjować po prostu tantiemy, czyli przy regularnej sprzedaży tych obrazów, część z zysku szła do tych, do tych autorów. Także wszystko się dobrze zakończyło. Natomiast chciałem tutaj właśnie uczulić, że w momencie, kiedy sprzedajemy jakieś produkty, no to warto to gdzieś tam pogrzebać na tym internecie, czy przypadkiem te produkty nie mają albo patentu, albo jakiegoś prawa autorskiego, ponieważ często tak się zdarza, że inne sklepy po prostu nie wiedzą o tym, że produkty nie powinno się sprzedawać, i w tym momencie, kiedy jak patrzymy, ok, ale tamten sprzedaje, to ja też pewnie będę mógł, no i potem się okazuje, że jednak nie, więc weźcie to pod uwagę przy wyborze swoich produktów. W ogóle, co ciekawe, jeszcze co się dowiedziałem przy tej całej sytuacji odnośnie obrazów, byłem przekonany, że obrazy typu Da Vinci, Picasso, i w ogóle wszyscy, wszyscy tacy bardzo znani malarze, no to te obrazy są właśnie objęte prawem autorskim, ponieważ są wykonane przez bardzo znanych malarzy. Więc na pewno, jakieś słoneczniki Van Gogh'a czy tego typu sprawy, to na pewno będzie to objęte właśnie prawami autorskimi. A co ciekawe, dowiedziałem się właśnie w, tej, w tym przypadku, że obrazy, które są namalowane przez wielkich artystów, takich, które praktycznie każdy zna i ci artyści nie żyją już od jakiegoś czasu, tam już nie pamiętam dokładnie, ale chyba to było 100 albo 150 lat, to te obrazy już nie mają praw autorskich. Więc możemy je sprzedawać. Więc akurat tutaj na, na odwrót to się zadziało, ponieważ myślałem, że te obrazy, które ja sprzedaję, nie mają praw autorskich, a nie mogę sprzedawać takich właśnie znanych obrazów Picasso czy Van Gogh'a. A okazało się na odwrót. Błąd numer 6, używanie zdjęć zamiast wideo w reklamach. I tutaj naprawdę na tym kanale mówiłem już o tym wiele razy. To jest bardzo ważna, bardzo ważna sprawa. Jak ktoś się mnie pyta, czy mogę robić te reklamy ze zdjęciami, czy to będzie działało, czy nie. No, raczej nie. Raczej jest małe prawdopodobieństwo, że jakiekolwiek zdjęcie sprzeda tak dobrze jak wideo. Żyjemy teraz w czasach, kiedy naprawdę wszystkie platformy, social media idą w stronę wideo. W tym momencie, po prostu, żeby trafić z naszą reklamą do tego odbiorcy, no to nie ma sensu w ogóle używać tych zdjęć, no bo to po prostu się nie przebije przez, przez ilość tych wszystkich materiałów, które są dostępne. Tak jak już napisałem, reklamy wideo działają o wiele lepiej. I tutaj, jeśli ktoś się zastanawia w ogóle, jaki film tutaj stworzyć, jaką tą reklamę to zrobić, aby to ona była dobra, no to, to tak jak właśnie tutaj napisałem, film, który pokazuje, jak działa produkt lub nagranie lifestyle. Bo powiedzmy, o ile mamy jakiś produkt, który wymaga wyjaśnienia, jak on działa, to jesteśmy w stanie w miarę łatwo nakręcić jakiś film, gdzie pokazujemy jak to działa i jak można tego produktu używać. Natomiast na przykład, jeśli mamy obrazy, no to jak, jak, jak zrobić reklamę obrazu? No bo przecież nie, nie nakręcimy jak w reklamie jak działają obrazy, no bo każdy wie, że wiesz, wieszamy to na ścianie i po prostu sobie wisi jest ładnie, więc takie zdjęcie, powiedzmy w ładnym, w ładnym wnętrzu, by się idealnie sprawdziło, można by pomyśleć na reklamę. Otóż nie, wideo działają o wiele lepiej, nawet widziałem takie reklamy różnych marek, takich z takimi abstrakcyjnymi obrazami lub z jakimiś takimi tematycznymi, gdzie było na przykład bardzo ładne, bardzo ładny apartament z pięknym widokiem i te obrazy były poukładane obok siebie właśnie oparte o jakąś ścianę czy, czy o jakiś po prostu sofę i osoba przechadzała się właśnie z kamerą, nagrywając te wszystkie obrazy, była fajna muzyka w tle, po to podłożona jakiś tam napięk na dole, że te produkty są już dostępne na sklepie czy coś w tym stylu. I naprawdę taka reklama, ona mi się pojawiała naprawdę przez parę tygodni, o ile nie miesięcy na, na Instagramie, także działała. Naprawdę takie takie reklamy działały o niebo lepiej niż jakby ktoś wstawił zdjęcie tych samych obrazów w tej samej scenerii, tylko po prostu byłoby to samo zdjęcie. I teraz tutaj jeszcze ci napisałem UGC, czyli to jest User Generated Content, bardzo popularny sposób reklam, na tą chwilę często są to używane właśnie reklamy do remarketingu, ale również coraz co Coraz częściej są to używane reklamy na cold traffic, na, na, na zimny ruch, ponieważ w tych filmach jest pokazany jak klient, jak osoba taka jak Ty czy ja, używa tego produktu i pokazuje do kamery, jak używa tego produktu. Także nie jest to takie stricte reklama, jak ten produkt działa, tylko tu jest pokazane, jak jakaś osoba używa tego produktu. Czyli na przykład jak na czwartym kwartale były takie popularne dosyć projektory gwiazd w sypialni, w domu, żeby można było sobie właśnie zrobić taki fajny klimat, to wtedy właśnie było pokazywane, jak działa ten produkt, jak go włączyć i tak dalej. A w UGC to mamy pokazane, jak jest osoba, która jest przed kamerą, pokazuje, że ma ten produkt, odpakowuje na przykład ten Produkt, tam jest pokazane, jak to działa. Potem ta osoba pokazuje, że super, że jej się podoba. Potem na przykład jakaś para, która ogląda na Netflixa i ta lampa jest włączona. Tego typu właśnie klimaty to jest właśnie UGC i na pewno działa to o wiele ciekawiej, ponieważ nie jest to taka hamska reklama, która nam wyskakuje na samym środku feedu czy na Instagramie czy na Facebooku, tylko po prostu ona się wtapia w ten ten content. Ponieważ tak jak dużo osób robi jakieś recenzje na Instagramie czy na YouTubie, tak dużo osób pokazuje, jak używa jakichś ciekawych produktów, to właśnie taka reklama, UGC będzie o wiele bardziej wkomponowana w te materiały, które mamy na social mediach w dzisiejszych czasach. I teraz już błąd numer 7, który jest po części powiązany z tym błędem, który powiedziałem Ci przed chwileczką. Zbyt długo używałem ogólnodostępnych materiałów promocyjnych. O co mi tutaj chodzi? Na początku, kiedy zaczynamy z jakimś produktem działać, chcemy sobie porobić testy, reklamy tak dalej. no to nie ma sensu często robić samemu tych reklam wideo, ponieważ no to dużo czasu zajmuje. Trzeba sporo na tym poświęcić i czasu, i trochę pieniędzy, więc nie, nie zawsze jest warto to robić od samego początku, więc wykorzystujemy materiały, które znajdziemy na internecie. Czy które dostaniemy od, od sprzedawców, czy które są już dostępne na YouTubie, czy w jakichś opiniach, recenzjach i tak dalej. Często tych filmów na temat danych produktów, szczególnie tych popularnych, jest mnóstwo na internecie, więc możemy sobie pobrać takie filmy. Zmontować sobie jakiś tam swój, swoją własną reklamę i tego używać. Natomiast kluczowa sprawa jest taka, że te reklamę może tak naprawdę zrobić każdy. Jeśli ktoś ma dostęp do internetu, to będzie w stanie użyć tych samych materiałów, to, tych co ty i zrobić taką reklamę. Tak się składa, że Facebook to jest dosyć inteligentna bestia i wie o tym, że te reklamy są powielane przez wiele firm, więc po prostu nie będzie też tak chętnie pokazywał naszej reklamy na Facebooku, ponieważ nie będzie ona się niczym wyróżniać. Będzie to już coś, co zostało wykorzystane na przykład przez jakieś. Inne firmy to po pierwsze, a po drugie, nawet klienci, którym wyświetlają się te reklamy, no to jeśli zobaczą piąty czy dziesiąty raz ten sam filmik czy tę samą dziewczynę, która prezentuje jakiś, jakiś produkt, no to oni już nie będą z, tak bardzo zainteresowani tym produktem, jakby to było coś całkowicie nowego. Dlatego warto według mnie jest jak najszybciej e, zrobić swoje materiały wideo. E, jeśli mamy już produkt, który jest w jakiś sposób przetestowany, wiemy, że działa, to właśnie podziałać troszeczkę z tymi własnymi nagraniami. Czy możemy to właśnie tak jak napisałem, nagrać samemu telefonu? Ja bardzo często to robię. Po prostu biorę mój, mój telefon. Mam też taki fajny gimbal, gdzie można ten telefon ustabilizować. Nie jest to drogi sprzęt. Podaję, że no, kosztuje może 300-400 zł. A naprawdę robi rewelacyjną robotę i można, można takie reklamę pokręcić. Jeśli ktoś nie potrafi takich rzeczy robić lub nie potrafi montować, no to e, jak najbardziej można to zrobić na Fiverr.com czy na Bilo. To są platformy, gdzie można za dosyć przyjemne pieniądze zlecić zrobienie takiego, takiego filmiku. To jest koszt rzędu 50 100 dolarów wysłamy wtedy takie produkty do takiej osoby, i ta osoba nam kręci wideo takie do reklamy. W ten sposób możemy się właśnie wyróżnić na tle naszej konkurencji. Kolejnym tutaj właśnie przykładem są też influencerzy. Możemy tutaj połączyć np. influencer marketing z tworzeniem takiej reklamy, ponieważ osoby, które tworzą filmy czy na TikToka, czy na, na Instagrama, na YouTube'a, no to to są osoby, które w jakiś sposób się znają na tworzeniu tych filmów, wiedzą, jak obsługiwać te aplikacje do montażu, więc wysyłając im taki produkt, możemy na przykład poprosić ich, żeby nakręcili jakąś promocję, żeby pokazać pokazali ten produkt na swoim Stories, więc w tym momencie mamy tę promocję na tym Instagramie, ale też możemy poprosić te osoby, żeby nakręciły jakieś dodatkowe filmiki, które nam wyślą już na maila, gdzie używają tego produktu, których możemy użyć do właśnie do UGC czy do takich po prostu klasycznych reklam. Ok, to było na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że będziesz w stanie wyciągnąć jakieś wnioski z tych moich błędów i nie popełnisz tych samych właśnie błędów, co ja popełniłem. Myślę, że najskuteczniejszą nauką jest właśnie nauka na cudzych błędach, także mam nadzieję, że wyciągnęłaś sporo wartościowych informacji z tego materiału. Jeśli tak było, to zostaw proszę łapkę w górę oraz zasubskrybuj ten kanał, żeby nie ominęły cię kolejne takie wartościowe materiały. No i dziękuję pięknie za dzisiaj i widzimy się w przyszłą środę o godzinie 20. Cześć.